dobry. Dzień dobry z Polany. Nie zawsze musi być przecież z kuchni. I jak widzicie, ja dzisiaj się wybrałam z parasolem na grzyby i z takim płaskim koszykiem, bo po prostu będą to kanie. A kanie rosną na polanie, a niebo jest jakie jest. No nie mam na to wpływu. Wolałam to dla Was nakręcić przy pięknym słoneczku. No ale niestety. Ale kanie rosną, nawet jak deszcz pada. Zobaczcie, jakie mam piękne kanie pod stopami. Ja myślę, że z tych kań zrobię dzisiaj pyszne, smażone kanie i marynowane w occie. Dzisiaj do smażenia będę wykorzystywać kapelusze, dlatego właściwie jak Wam się uda, to możecie już je tak charakterystycznie wyłamać. No i grzyby przekładam właśnie do takiego płaskiego koszyka, bo w nim się nie pogniotą. O, właściwie, zobaczcie, świetnie się wyłamują, co jest też charakterystyczną cechą kań. O, mamy następny. No to ja idę zbierać dalej. A gdybyście chcieli wiedzieć, gdzie tak pięknie obrodziły kanie, to jesteśmy w Górach Sowich. Tu jest pięknie, jak widzicie. Zresztą okolica jest cudowna. Już widać takie jesienne kolory. I tam z tyłu macie góry Suche i góry Wałbrzyskie. No i tam właściwie to już jest granica z Czechami. Zobaczcie, ile ja już mam kań. A przede mną jeszcze górka. Zobaczcie, te jeszcze nierozwinięte. A tu już następne. One się tak chowają charakterystycznie w trawie. Ale popatrzcie, dla wprawnego grzybiarza zawsze można je wypatrzyć. Jak widzicie, tych kań już mam dużo, dużych kapeluszy, ale zapewniam Was, że to jeszcze nie koniec. I ten sposób dzisiaj na te marynowane kanie w occie jest właśnie świetny, kiedy tych kań jest tak dużo, że nie jesteście w stanie ich przejeść. No bo przecież ile można zjeść kotletów? Uwielbiam te widoki i dzisiaj przyszłam akurat na kanie, ale generalnie uwielbiam tu przychodzić, bo tu jest zawsze pięknie. Nawet jak jest brzydko, to tu jest pięknie. Myślę, że tych kań mi już wystarczy, bo jednak trzeba będzie wszystkie usmażyć, a to też jest trochę pracy, ale potem w zimie jest cała przyjemność z ich jedzenia. Takie marynowane kanie to jest coś wspaniałego. No to co, to ja już idę do domu. Jak widzieliście na filmie, pogoda może nie dopisywała, ale teraz leje, więc stwierdzam, że pogoda się udała. Pozbierałam kanie, są suche, zdążyłam przed deszczem, więc jak zawsze, co będzie potrzebne? Oczywiście kanie. I tutaj Wam nie podam proporcji, ile czego będzie potrzeba, to było to w zależności od tego, jak dużo będziecie mieli tych kań, tyle też będzie trzeba dosypywać do panierowania mąki, bułki tartej, dodawać jajek, czy do smażenia dodawać masła klarowanego. No i oczywiście soli jeszcze do panierowania, ale o tym za chwilę, co w jakich proporcjach. Natomiast podam Wam na pewno proporcje na zalewę octową, bo te proporcje są dosyć istotne. To będą proporcje na 1 litr zalewy, ale oczywiście na taką ilość kań, ja myślę, że tej zalewy będzie potrzeba nawet 3 litry. A na 1 litr zalewy będziecie potrzebować 800 g wody, 200 g octu spirytusowego, takiego 10%, do tego 10 g soli, tej soli tu nie ma, ale ja ją oczywiście dodam, bo ona jest tutaj przy panierce, do tego 20 g cukru, 4 liście laurowe i 8 ziarenek ziela angielskiego. Kanie w occie tak naprawdę można zrobić na dwa sposoby, bo oczywiście je trzeba najpierw poddać obróbce cieplnej i jeden ze sposobów to jest właśnie ich smażenie. Dzisiaj będę smażyć, ale jest jeszcze jeden sposób, to już oczywiście będzie w osobnym filmie. Kanie można również marynować bez smażenia,
tak jak zapowiedziałam, zrobię dla Was oczywiście taki film. Nie wiem, czy jeszcze w tym sezonie kaniowym zdążę, może dopiero w przyszłym roku, ale ponieważ smażę, no to na pewno będzie potrzebna patelnia, będzie potrzebny też, jak tak dużo kań będziecie mieli, spory garnek do przygotowania zalewy octowej i garnek, w którym potem będzie trzeba wekować słoiki. No i tutaj jeszcze nie wystawiłam, ale mam oczywiście słoiki. Jak będziecie wybierać słoiki, wybierajcie takie, które mają dość duży otwór, żeby łatwo można było te kanie poprzekładać. Ja tutaj mam, już Wam pochwalę, trochę już zrobiłam takich marynowanych kań. Także tak one będą wyglądały po usmażeniu. Wyglądają trochę jak smażone na przykład śledzie. Są pyszne. No to co? Zabieram się do pracy. Zaczynam od przygotowania kań. I teraz tak jak Wam mówiłam, podczas ich zbierania ja starałam się zdjąć z nich trawę, także tej trawy już nie ma. Jeśli coś na nich jest, możecie na przykład takim, popatrzcie, silikonowym pędzelkiem je oczyścić. One od spodu nie są w żaden sposób ani zapiaszczone, ani brudne, bo przecież grzyb jak rośnie, to nie ma tam jak się do środka dostać żadne zabrudzenie. Także kanie w czyszczeniu są bardzo fajne. Więc ja je tylko tak przejrzę, czy nie mają żadnych zabrudzeń. No nie mają, tak jak Wam mówiłam. A jakby Wam przyszło do głowy, żeby te kanie płukać pod wodą, to absolutnie tego nie róbcie, bo one bardzo nasiąkają mocno wodą i są właściwie jak gąbki, także bardzo Wam to odradzam. Wiecie co, aż jestem ciekawa, ile te kanie wszystkie ważą, dlatego je dla Was zważę. Tylko sobie sprawdzę mniej więcej oczywiście, bo to przecież, no słuchajcie, kilogram 200, prawie kilogram 200, także trochę tych słoików będzie. Waga się jeszcze przyda, bo będę potem sobie odważać i wodę, i ocet, i cukier, i sól. A teraz zabiorę się za przygotowanie tych kań do panierowania. Zobaczcie, one są bardzo duże. I teraz można je oczywiście usmażyć w całości, a potem podzielić. Tylko ja zawsze pytam, po co? Skoro można je już teraz podzielić na mniejsze części, takie akurat, żeby, zobaczcie, zmieściły się do takiego słoika. I powiem Wam też, że one wtedy się o wiele łatwiej smaży. Także zobaczcie, kanie po prostu w tej chwili, popatrzcie, one tak fajnie pękają, dzielę na mniejsze części. Taką dużą to nawet, widzicie, sobie pozwolę podzielić na, no tak jak akurat mi pęknie. Tutaj, aha, właśnie, bardzo ważna informacja. Jak Wam zostanie tutaj od tej tak zwanej nóżki, taka twarda część, to ją wyjmijcie, bo ona właśnie jest po prostu twarda. Także kanie dzielę na mniejsze części, natomiast taką mniejszą, no to wystarczy, że ją podzielę na 3 albo, no nawet tak się akurat złamała, że podzielę ją na 4 części. I ona jest spleśniała. Słuchajcie, tak przy okazji zauważyłam, podczas takiego dzielenia, że zobaczcie, tu jest taka pomiędzy tymi blaszkami ciemna część. Ta kania, ponieważ lato w tym roku jest wyjątkowo mokre, zaczyna pleśnieć, więc tego kapelusza po prostu się pozbywam. Zapomniałam Wam powiedzieć o cebuli. Cebula musi być przy marynowanych grzybach. 2 średniej wielkości cebule na każdy litr zalewy octowej. Ale wracam do grzybów. Podczas ich takiego łamania, oczywiście jeszcze je przeglądałam, uszczupliłam swoje zbiory o 2 grzyby, ponieważ się nie nadawały. Jeden był taki bardzo już miękki, czyli po prostu stary, rozpadający się, no a drugi był spleśniały, mokre lato. Dobrze, grzyby są przygotowane do panierowania.
do marynowania ja panieruję grzyby na dwa sposoby. Tych sposobów jest oczywiście więcej, możecie zobaczyć w filmie, do którego link jest na dole. Natomiast dzisiaj się skupię na dwóch sposobach. Pierwszy sposób to taka, jak ja to mówię, pełna, treściwa panierka, gruba, porządna, czyli jak się domyślacie, mąka, jajko i bułka. To jest dosyć gruba i porządna panierka i ona też powoduje, że tego grzyba jest mniej. A druga, wręcz przeciwnie, to jest panierka tylko z mąki i ta panierka powoduje, że po prostu macie więcej grzybów w słoiku i więcej tego grzybowego smaku. Zaczynam od panierki tej grubej, ponieważ grzybów nie solę, dlatego że one po prostu wtedy puszczą wodę. No i panierka gruba to jest oczywiście mąka. Tej mąki one naprawdę dużo przyjmą, także może jest jej tu za dużo, ale tą mąkę potem wykorzystam. Kolejne oczywiście są jajka. I tak jak Wam mówiłam, ponieważ nie solę grzybów, na każde 3 jajka dodaję pół łyżeczki soli. I to ważne, żebyście teraz te jajka porządnie rozbełtali. Dlaczego? Bo zobaczcie, jak nie są porządnie rozbełtane, to się ciągną i będą Wam po prostu robić się takie grube kawałki jajek i to wszystko będzie potem odpadać. Dlatego jajka należy bardzo porządnie rozbełtać i trzeba zrobić tak długo, aż osiągniecie taki właśnie efekt. Jak widzicie, to jajko już teraz się nie ciągnie, tylko po prostu się przelewa. I to jest dobrze rozbełtane jajko. Oczywiście nie myślcie sobie, że te 3 jajka na taką górę kań wystarczą. No nie wystarczą, tych jajek będzie potrzeba, jeśli bym wszystkie chciała opanierować, przynajmniej 2, jak nie 3 razy tyle. No i ostatnia bułka tarta, no, której też pójdzie dosyć sporo. O, myślę, że tyle wystarczy. Zawsze można dosypać. No to co, ja jestem gotowa do panierowania. Jeszcze sobie tylko tutaj miejsce zrobię, żeby odkładać kanie. Zaczynam oczywiście od mąki. Teraz zobaczcie, tutaj ta mąka chętnie wejdzie między blaszki. Także, tak jak Wam mówiłam, tej mąki naprawdę troszeczkę zużyjecie. Na pewno. A takie panierowanie w mące jest bardzo potrzebne, bo dzięki temu ta panierka potem się będzie lepiej trzymać. Zobaczcie, z nadmiaru możecie obsypać, ale i tak ta Kania chętnie mąkę przyjęła. I kolejne jest oczywiście jajko. W jajku też należy porządnie ją zamoczyć ze wszystkich stron. Zobaczcie, jakie piękne są te grzyby. Wyglądają jak sowa, prawda? One się też tak zresztą nazywają. Ze wszystkich stron je porządnie zamoczcie. No i bułka tarta. Bułki też nie żałujcie. Tę bułkę możecie wklepać. Pamiętajcie, że to będą te kanie w wersji bardziej treściwej. Bo taka bułka po usmażeniu troszeczkę tego tłuszczu wciągnie. Obsypuję z nadmiaru bułki. I odkładam. No i teraz muszę opanierować przynajmniej część tej góry. Oczywiście takie kanie panieruję, tak jak Wam mówiłam, w kawałkach, dlatego że będzie więcej panierki. A jak ktoś lubi panierkę w kaniach, to myślę, że doceni właśnie takie kanie w kawałkach. No i one przecież będą też ładniej wyglądały w słoiku. Tak sobie pomyślałam, że sprawdzę, ile kosztuje kilogram kań, więc jest rok 2022, kiedy ten film jest kręcony, wrzesień, koniec września i kilogram kań kosztuje między 50 a 70 zł. Można też kupić na sztuki, mały kapelusz 2 zł, duży kapelusz 4 zł. A dlaczego Wam o tym mówię? Dlatego, że warto naprawdę wybrać się
na polanę, na spacer i nazbierać tych kań, bo takie kanie to w 80% składają się co prawda z wody, ale pozostałe 20% to naprawdę fajne witaminy, bo witamina A, witamina B1, B2, witamina C, D, E oraz PP, ale także cenne pierwiastki, takie jak żelazo, potas, mangan, fosfor i liczne sole mineralne. Co ciekawe, kania to na 100 gramów 2 gramy białka, czyli całkiem dużo, zważywszy, że 80% kani to woda. Także myślę, że teraz jak macie już wątpliwości, czy pójść i nazbierać kanie, a jak widzieliście, jest ich dużo i bardzo łatwo się je zbiera, to myślę, że już nie macie tych wątpliwości, szczególnie przy tych cenach kani. Kolejne 3 jajka. Jak widzicie, 3 jajka wystarczyły na opanierowanie niezbyt dużej ilości kani, ale jest tak, jak Wam mówiłam. A czemu jeszcze wracam do jajka? Dlatego, że niektórzy do tych jajek dodają mleko. Natomiast ja nie bardzo widzę to mleko w zalewie octowej. Dlatego ja tego mleka tutaj Wam nie polecam. Do samego smażenia jak najbardziej, do jedzenia, ale gdzieś u mnie ten ocet z mlekiem nie bardzo. Skończyły się jajka, więc teraz już będzie panierka tylko z mąki. Pamiętacie, jak Wam mówiłam o tym, żeby nie solić grzybów, dlatego że puszczą wodę i dalej się tego trzymam, no ale z drugiej strony takie grzyby, które są bez soli, są niedobre, dlatego posolę panierkę z mąki. One będą tylko obtaczane w tej mące, więc zostaną po prostu usmażone, a sól nie zdąży wniknąć pomiędzy te blaszki i nie puszczą wody. Ile soli? Pół łyżeczki na właśnie, na ile mąki. Jeśli dacie takie płaskie łyżki, no to na 6, a jeśli dacie takie mocno kopiaste, to na 3. Ja szacuję, że tu jest jakaś taka właśnie płaska łyżka mąki, więc dołożę jeszcze, żeby było w sumie tej mąki tyle, ile trzeba. No i mąkę teraz po prostu wymieszam. No i zobaczcie, to jest jeszcze łatwiejszy sposób, bo wystarczy teraz takie grzyby po prostu opanierować, co jest o wiele, jak widzicie, łatwiejsze, szybkie i jak widzicie, bardzo przyjemne, no bo mąka jest po prostu sucha i nie robią się na palcach takie grube warstwy panierki. Zwróćcie uwagę, już kończę, w mące to idzie o wiele szybciej. Zwróćcie uwagę, jak dużo jest tych grzybów opanierowanych w mące, a potem Wam pokażę, jak po usmażeniu one się zmniejszą i o ile ich będzie mniej. Natomiast te mniej więcej zostaną w tej ilości. No dobrze, trochę nabrudziłam, teraz tu posprzątam i zabieram się za smażenie. Jeśli tylko macie możliwość, polecam smażenie na dwie patelnie. Będzie po prostu szybciej. Teraz na każdą z patelni przekładam tłuszcz. Ja Wam polecam masło, masło klarowane, dlatego że wtedy te grzyby będą jeszcze bardziej smaczne i aromatyczne, bo masło to też smak i zapach. Jeśli nie, to smażcie na dowolnym tłuszczu, który nadaje się do smażenia, czyli na takim, który się nie pali. Tłuszcz rozgrzewam na maksymalnej mocy kuchenki i możecie to sprawdzić, czy już jest rozgrzany, przekładając na patelnię odrobinę na przykład panierki albo mąki. Jeśli tak buzuje, bulgocze, to znaczy, że można przekładać grzyby. I zaraz po przełożeniu grzybów zmniejszam tę moc do połowy, no może nawet troszeczkę mniej niż do połowy, to w zależności od Waszej kuchenki, bo smażę każdą ze stron po 3 minuty do takiego lekkiego zezłocenia. Oczywiście, jeśli chcecie usmażyć je mocniej, mają być bardziej rumiane, to proszę bardzo, możecie smażyć dłużej. To nie zaszkodzi grzybom. Z drugiej strony również te 3 minuty i takie usmażone grzyby, zarówno te panierowane w tej grubej, dużej panierce, jak i te panierowane w samej mące, przekładam
do ostudzenia i smażę po prostu dalej. Kanie usmażone, te w grubej panierce i te w samej mące, i muszę Wam przyznać, że tak żeśmy sprawdzali, które lepsze, czy w tej grubej panierce, czy w tej takiej delikatnej mąkowej panierce, że zjedliśmy około połowę. Moja wina, nie nakarmiłam przed kręceniem filmu, no już trudno. Niemniej jednak tu by było dwa razy więcej i tu dwa razy więcej. One teraz sobie będą stygły, a ja przygotuję zalewę. Gdybyśmy nie zjedli tak dużo kań, pewnie przygotowałabym 3 litry zalewy, a jako, że jest ich mniej, to przygotuję tej zalewy mniej, czyli przygotuję 2 litry. Do garnka przelewam 1 litr i 600 ml wody, troszeczkę więcej niż 1,5 litra. Przykrywam i włączam, żeby zaczęła wrzeć, a w tym czasie odmierzam ocet. Octu odmierzam 400 gramów, do tego przygotowuję również, odważam sól, odważam cukier i przygotowuję liście laurowe i ziele angielskie. Gdy tylko woda zawrzała, wlewam ocet, dodaję ziele angielskie, dodaję liście laurowe, sól i cukier. Przykrywam i teraz zmniejszam moc kuchenki, jak tylko woda zawrze, do około połowy i pod przykryciem koniecznie gotuję wszystko przez 15 minut. A w tym czasie, kiedy gotuje się zalewa, przygotuję cebulę. Z cebuli zdejmuję łupiny, tym razem można ściągnąć je łatwo, bo wystarczy odkroić górę i dół cebuli, bo będzie cebula krojona w piórka. No i wszystkie cebule oczywiście kroję w piórka. Cebula pokrojona, zalewa się jeszcze będzie przez chwilę gotować. Widzę, że to jeszcze będzie 5 minut, a ja w tym czasie przygotuję słoiki. Pamiętajcie, aby przyjrzeć się słoikom, czy ten szklany rant nie jest aby przypadkiem uszkodzony, bo to wtedy słoik się po prostu robi nieszczelny, ja to zawsze w ten sposób sprawdzam. I zwróćcie uwagę na to, czy zakrętki nie są uszkodzone, a one powinny być czyste i powinna ta ich warstwa wewnętrzna gumy nie być uszkodzona, bo inaczej no, Wasza praca pójdzie na marne, bo wszystko się zepsuje. Idę sparzyć słoiki. Minęło 15 minut gotowania się zalewy, a ja już z taką łyżką cedzakową idę do niej i będę wyciągać ziele angielskie i liście laurowe, bo one w tej zalewie dłużej już nie powinny zostać. Natomiast wrzucam teraz do zalewy cebulę i będę ją blanszować przez minutę od ponownego zawrzenia zalewy. Po tym czasie cebulę wyjmuję i przekładam na talerz. Ona będzie stygła i będzie mi ją łatwiej przekładać do słoików, a przekładam ją warstwami do słoika na zmianę z grzybami. No zobaczcie. Tak przygotowane słoiki zalewam teraz gorącą zalewą. I wlewam tej zalewy tyle, aby było jej, zobaczcie, o, mniej więcej do tego tutaj górnego rantu. Takim słoikiem jeszcze należy potrząsnąć, bo tam się zbiera powietrze, jak widzicie, opada zalewa, także ja troszeczkę jeszcze dolewam. I tak ze wszystkimi słoikami. Grzyby po wlaniu zalewy troszeczkę się podniosły, dlatego tutaj poprawiam je jeszcze widelcem. Pamiętajcie, aby zostawić od góry ten centymetr powietrza. On jest potrzebny po to, żeby się słoiki mogły fajnie zawekować. No i one są gotowe do wekowania. Słoiki teraz delikatnie zakręcam, ale nie tak dokręcając do końca, tylko delikatnie. I tak przygotowane słoiki, zakręcone, delikatnie, przypominam to ważne, wstawiam do garnka. Do garnka oczywiście włożyłam wcześniej podwójnie złożony ręcznik papierowy. No i teraz wszystko zalewam wrzącą wodą do wysokości między 2/3 a 3/4 wysokości słoika. Minęło 15 minut, ja się tu już szykuję do wyjmowania słoików. Pamiętajcie, że one były tak tylko
lekko zakręcone, ale zauważyłam, że dzięki takiemu lekkiemu zakręcaniu one się potem lepiej wekują. I teraz zobaczcie, taki słoik dokręcam lekko, żeby można go było podnieść jeszcze w garnku, a potem, popatrzcie, przytrzymuję, mocno dokręcam, przewracam na drugą stronę. I tak każdy. Zobaczcie, ta pokrywka jest, ona jest jeszcze luźna. I teraz ją mocno dokręcam, ale oczywiście jeszcze poprawiam, bo te słoiki muszą być porządnie zakręcone. I tak z każdym. O, ten dokręćcie, bo inaczej Wam spadnie. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. I w ten oto sposób robi się kanie smażone i marynowane w słoikach. One teraz muszą sobie jeszcze postać, są jeszcze bardzo gorące, a jak ostygną, można je przewrócić na drugą stronę, czyli wieczkiem do góry i macie takie oto właśnie kanie. Pytanie, kiedy można je jeść? Najlepsze z mojego doświadczenia są po 2 tygodniach. No dobra, no po 10 dniach, jak już nie możecie się doczekać. Natomiast jak długo można je przechowywać? Powiem Wam, że u mnie nigdy nie dotrwały do wakacji następnego roku. Generalnie jeszcze szybciej się kończą. Tak są smaczne. Mam nadzieję, że Wam też będą tak bardzo smakować i wszystkie nadmiary będziecie przerabiać właśnie na takie marynowane w słoikach. I pamiętajcie, żeby najpierw wcześniej się najeść, bo inaczej będzie tak samo jak u mnie. Życzę Wam jak zawsze smacznego i do zobaczenia. Były smażone w panierce, te były smażone w grubej panierce, jeszcze raz. Te były smażone w panierce z bułki, z jajek. Te usmażone były w panierce z bułki, jajka i z mąki, kurde mol. Kanie usmażone, te w tej grubej panierce, czyli mąka, jajko, bułka, a te w panierce z samej mąki. Nie. Te były smażone w panierce z mąki, jajka i bułki, a te w panierce z samego... Te były smażone w panierce z mąki, jajka i bułki, a te tylko w panierce z bułki. Mąki.